Jakieś 3 miesiące temu rozpakowywałem tego pada, którego teraz widzicie. I no i reakcja była jedna. Każdy z was pisał, że ten pad jest po prostu genialny, że każdy z was chciałby mieć takiego pada, więc stwierdziłem, że kampania, którą robiłem z Time Controllers jakieś 3 miesiące temu, może się teraz powtórzyć, z tą różnicą, że teraz będzie konkurs. Takiego pada, jak widzicie właśnie w tym momencie, każdy z was może mieć. Jedyne, co będzie narzucone, to to, że będzie na nim moje logo, a resztę, jak będzie wyglądał, czy to będzie pad do PS4, czy będzie to pad do Xboxa One, czy będą gałki z PS4, czy z Xboxa One, będzie zależało głównie od was i od tego, jak będzie wyglądał. Kolor, wszystko może być do waszej dyspozycji, link jest oczywiście w opisie do strony Aim Controllers, tam wbijacie, konfigurujecie swojego pada, a następnie wbijacie na stronę Aim Controllers, na fanpage Aim Controllers i wklejacie zdjęcie gotowego pada pod postem, który właśnie znajduje się poniżej. Jakieś 3 tygodnie temu mniej więcej zadałem wam pytanie na fanpage'u, który z padów mam wybrać, bo miałem gigantyczny dylemat, który wziąć, po prostu wszystkie mi się mega podobały, ale po prostu chciałem, żebyście mniej więcej pomogli mi w tym, który wybrać. Przez chwilę to wszystko było w miarę wyrównane, ale później jeden z padów gigantycznie wystrzelił w górę i była różnica 800 polubień do jakichś 100 polubień, więc stwierdziłem, że pójdę za tym, co wy zadecydowaliście i w dniu dzisiejszym właśnie ten pad przyszedł. To jest pudełko z Aim Controllers i w środku znajduje się pad, który wybraliście. Pewnie większość z was, który mniej więcej aktywnie obserwuje mój fanpage, wie, o który pad wygrał. Więc za chwilkę zobaczycie, jak to wszystko wygląda już w praktyce. Na początek mamy dwa kable. Kable akurat bardzo przydatne, to jest mój trzeci kabel w tym momencie. Powiem, że jest po prostu mega. Fajnie, że to jest taka mniej więcej coś jak sznurówka. Fajnie, że to jest takie elastyczne i można na przykład siedzieć przy tej zdorze, ładować sobie telefon, czy pada, czy coś w tym stylu, siedząc mniej więcej w dalszej odległości niż normalny kontakt, który jest zazwyczaj pod ręką. Więc to jest fajna opcja. Plus naprawdę są bardzo wytrzymałe. Druga opcja. I teraz rzecz główna, czyli właśnie nowy pad. Wygląda on tak. Powiedzcie, że jest mega. Spójrzcie, jak genialnie wygląda ten kolor Moro na tym padzie. Do tego czarne grzybki, białe podstawki. To jest mega rzecz. To jest nowa rzecz, która jest w Aim Controllers, jest po prostu genialna. Już wam tłumaczę, o co w tym wszystkim chodzi. Odwiecznym problemem padów z PS4 jest to, że grzybki po mniej więcej pół roku, roku zdzierają się i trzeba albo wysyłać na gwarancję, albo trzeba kupować jakieś gówniane nakładki z Allegro, które się po prostu nakłada na te zepsute nakładki. Nie zmienia się ich nowej, tylko nakłada się nowe na te stare. I wtedy mniej więcej efekt jest taki, że to jest niby nowe, ale jednak w dalszym ciągu jest stare, tylko że jakby troszkę silikonu nakładamy na starego pada i niby komfort jest lepszy. Tutaj ten problem w tym momencie zostaje rozwiązany. Patrzcie na to. To jest standardowa gałka. Możemy zrobić pyk, ściągnąłem grzybek, została sama podstawka i teraz na przykład mogę sobie włożyć nowy. Pyk. Jest nowy grzybek. Całkowicie nowy grzybek w jakieś, nie wiem, 4 sekundy i w tym momencie cały problem z niszczącymi się nakładkami zostaje rozwiązany. Świetna opcja, ale pad po prostu naprawdę jaram się nim gigantycznie, jest mega. Także właśnie bardzo mocno wam dziękuję za to, że pomogliście mi w wyborze tego pada i że akurat to ten pad wybrał, bo nie wiedziałem, że on tak genialnie będzie wyglądał po prostu w praktyce. Do tego tutaj w tym momencie jest logo Dev na podświetleniu. Nie na touchpadzie, jak to jest w przypadku właśnie tego pada, tylko na podświetleniu. I w tym momencie wygląda to tak. Spójrzcie. Zarąbiście. Dwa pady. Świetna opcja. Więc tak, jak pewnie wiecie, jakieś 3 miesiące temu rozpocząłem współpracę z Aim Controllers i fajnie byłoby, jeśli wy też czerpalibyście z tego jakieś korzyści. Nie tak, że to jest tak, że tylko ja coś dostaję, tylko teraz wy też możecie dostać któregoś z tych padów, na przykład, które zaprojektujecie sobie na stronie, to nie będą pady używane, czyli to nie będzie ani ten, ani ten, tylko dostaniecie całkowicie nowego pada, którego sami sobie zaprojektujecie. Co trzeba zrobić? Co trzeba zrobić? To jest akurat bardzo proste i banalnie proste. Wystarczy, że stawicie kciuka pod tym materiałem, wbijecie na fanpage Aim Controllers, tam będzie odpowiedni post, ale najpierw musicie wbić na stronę Aim Controllers, zaprojektować swojego pada, obojętnie czy to będzie do PS4, czy to będzie do Xboxa One, zaprojektować go, później screenshooterem jest taki program, który daje ci na przykład zaznaczyć dany obszar na stronie i zrobić zdjęcie pada, które zaprojektowaliście, później pod odpowiednim postem na stronie Aim Controllers, na fanpage'u Aim Controllers, wkleić go pod postem, który zobaczycie właśnie na ich stronie. Także tam wtedy wklejacie to zdjęcie, później wracacie do mnie pod film i piszecie, że to zostało wykonane przez was. Mam nadzieję, że odzew będzie bardzo duży, jak aktywność po prostu będzie świetna i oboje, czyli Aim Controllers będzie zadowolone, to może takie pady będziemy rozdawać
częściej. Dla mnie to jest mega opcja, bo was mogę mniej więcej uhonorować za to, że oglądacie moje filmy, za to, że jesteście ze mną, za to, że mnie wspieracie i dla mnie to będzie świetna opcja. Przy okazji was też mogę jakoś obdarować w postaci na przykład takiego pada, jak tu, czy może takiego pada, jak tu. I to jest dla mnie mega opcja, bo mam nadzieję, że wy w tym momencie też będziecie troszkę szczęśliwsi, że taka możliwość wpada w wasze ręce, że macie możliwość wygrania takiego pada. I Żajm Controllers również będzie zadowolony z odezwu, który zostawicie na ich fanpage'u czy na ich stronce. Mam nadzieję, że tak będzie, mam nadzieję, że każdy z tego wyjdzie po prostu zadowolony. Mam nadzieję, że szczegóły konkursu wyjaśniłem wam na tyle jasno, że każdy z was dokładnie zrozumiał, o co chodzi w tym konkursie i co zrobić, żeby być branym pod uwagę właśnie w tym konkursie. Jak coś, w opisie dokładnie wklejam wam linka do całej strony Żajm Controllers oraz do fanpage'a, na którym ten konkurs będzie po prostu trwał. Przy okazji jest tam także instrukcja obsługi, co wziąć, żeby być brany pod uwagę w tym konkursie, dokładnie krok po kroku, co robić, żeby wszystko było jasne. Sprawdźcie sobie później z tym, czy zrobicie dokładnie tak samo, jak jest napisane tam w opisie. A ja się z wami w tym momencie żegnam, bardzo dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i powodzenia w konkursie. Yo, elo!